Co jeszcze zapamiętasz, Paweł, z tych igrzysk? No, nie będę oryginalny, jak powiem, że Tomka Majewskiego, ale przede wszystkim jego taki triumfalny śmiech. No to jest dla mnie takie ujęcie jego od dołu kamery, takiego ogromnego faceta na tle tego stadionu, i chyba jego słowa znowu udało mi się ich oszukać. Bo mi jakoś słowo oszukać i sport. Przechytrzyć, no oszukać w ten sposób, No tak, tak, przechytrzyć. tak, tak, tak. Dlatego mówię, że słowo oszukać, ale on w takim kontekście to powiedział, że to wszystko się tak spięło, no, w jedno fajne doznanie. Nawet sam przebieg tego konkursu, kiedy on walczył tak? Sztorlem. Sztorlem, tym Niemcem, ta konfrontacja jakby młodości i doświadczenia. Niemiec był lepszy do trzeciej kolejki, dopóki Majewski go nie doszedł, O tak? centymetr. Tak. I już Niemiec nie był w stanie rywalizować. Nawet fajne te gesty były po zakończeniu. No wszystko to było fajne, no ale to Coś nie trudno. jest w Majewskim, jeszcze zatrzymał się, to taki Shrek, który budzi takie No dobre właśnie emocje. on jest ciekawy sam w sobie, tak? On nie jest nijaki, jego nie możemy. Nawet jak on zajmował 9. miejsce, to i tak wszyscy widzieli to, znaczy to się pamięta, tak? To się pamięta jego postawę, jak jest 9., nie szukał tanich jakichś takich usprawiedliwień. Kolejna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to dobre samopoczucie w cudzysłowie niektórych naszych zawodników, którzy bardzo łatwo się usprawiedliwiają. Właściwie, ja nie wiem, wracając do początku naszej dyskusji, czy to nie jest problemem polskiego sportu, takie trochę za bardzo może cieplarniane warunki w A przypadku słuchaj, niektórych. przepraszam cię bardzo, na Facebooku sportowcy też trochę odgryzają się tym wszystkim kibicom, którzy narzekają. Fajnie jest tak brzuchatym panom narzekać Ja nie mam brzucha, więc dlatego możesz mogę. ponarzekać. Ale Tak. wiesz, o co chodzi? Tak, tak, Sportowiec tak. jest poirytowany, że ktoś od niego czegoś wymaga, że nie docenia tego potu, trudu, który wkłada w treningi. Ale dla kibica liczy się końcowy efekt. Jego nie interesuje. Rozumiesz, Znaczy, jak artysta przygotowuje się do wykonania piosenki, tylko go interesuje, jak słychać tę piosenkę na koncercie. ja, jak wiesz, przy każdych tego typu okazjach powtarzam, że sportowcy to są ludzie, którzy wybrali sobie ten zawód, robią to, co lubią, to jest ich pasja. I mówienie, że pod łzy, równie dobrze możemy podejść do ludzi, którzy uprawiają amatorsko biegi, triatlon, nie triatlon, tam też jest ból, łzy i wyrzeczenia. Na mecie jest tylko i wyłącznie ich radość. Także ja bym troszeczkę to odwrócił A i nie pójdźmy patrzył. tutaj do hipermarketu i weźmy panią kasjerkę i Dokładnie, zapytajmy. no dokładnie. To są takie dylematy. Ja raczej tutaj kompletnie, jako sam byłem po tamtej stronie, być może mam krótką pamięć, natomiast ja ciągle robiłem przede wszystkim to, co lubię, tak? Nikt mi nie wybrał tego zawodu i nikt mi nie kazał tego robić. Mogłem w każdej chwili z tego zrezygnować i pójść do pracy, co też nie jest prostą sprawą. We mnie chyba wciąż, i chyba nie tylko we mnie, tkwią wspomnienia z Mistrzostw Europy. To jest dla mnie taka wiodąca niestety impreza tegoroczna. No to będziesz musiał się jeszcze przestawić teraz na piłkarską ligę. Będzie ci niewątpliwie trudno, bo wiem, że jesteś kibicem. Czekamy na ten ostatni dzień. Dziękuję ci za wizytę w studio. Dzięki. Państwu też dziękuję. To był magazyn olimpijski.